Na poniższych wykresach pokazane są wyniki testów uczniów z klasy pana deksterskiego. Pierwszy wykres pokazuje zależność pomiędzy wynikami testów i ilością czasu, jaki uczniowie poświęcili na naukę. Na tej osi, czas poświęcony na naukę, oceny z testów na osi pionowej. A na drugim wykresie pokazana jest zależność pomiędzy wynikami testów i rozmiarem buta. Na tej osi, rozmiar buta, oceny z testów na osi pionowej. Wybierz najlepszy opis relacji pokazanych na wykresach. Zanim zajmiemy się odpowiedziami, spójrzmy na te dwa wykresy. Na lewym wykresie wygląda na to, że jest to dodatnia zależność liniowa, że korelacja pomiędzy zmiennymi, pomiędzy czasem nauki i wynikiem testu jest dodatnia. Możemy nawet na oko zupełnie subiektywnie po prostu narysować prostą. O tak. Ma to sens. Im więcej czasu poświęcasz na naukę, tym wyższe dostajesz oceny na testach. Oczywiście jest to pewne uogólnienie albo uśrednienie. Dla konkretnej liczby godzin poświęconych na naukę, pewne osoby otrzymują wyższe oceny niż inne. Ale wygląda na to, że ogólna zależność jest właśnie taka. Na tym wykresie nie ma jakiejś specjalnie widocznej zależności pomiędzy zmiennymi. Dla konkretnego rozmiaru buta niektóre osoby mają słabe wyniki. Inne całkiem niezłe. Tu niektóre osoby z rozmiarem buta 42,5 zupełnie sobie nie poradziły na teście. A inne z tym samym rozmiarem buta otrzymały z egzaminu szóstkę minus albo piątkę plus. I byłoby naprawdę trudno wykreślić tu jakąkolwiek linię odzwierciedlającą tę zależność. Obojętnie jak taką prostą narysujemy, nie będzie ona specjalnie pasowała do tych kropek. Nie formują się one w żadną tendencję. Nie ma tu żadnej współzależności. Zobaczmy teraz, które z tych odpowiedzi pasują do tego wszystkiego. Istnieje ujemna korelacja liniowa pomiędzy czasem poświęconym na naukę a wynikiem testu. No to nie jest prawda. Wygląda na to, że istnieje tu dodatnia korelacja liniowa. Im dłużej się uczymy, tym lepsze wyniki mamy na egzaminie. Gdyby była to korelacja ujemna, to linia przybliżająca ten wykres opadałaby w prawo. O tak. Istnieje nieliniowa zależność pomiędzy czasem poświęconym na naukę, a wynikiem testu, i ujemna korelacja liniowa pomiędzy rozmiarem buta i wynikiem testu. Ta odpowiedź również nie za bardzo pasuje. Gdyby ta współzależność była nieliniowa, to nie byłoby łatwo dopasować do niej prostej. A na tym wykresie aż się prosi, żeby wrysować tutaj prostą. A na tym wykresie w ogóle nie da się określić żadnej zależności. Pomiędzy rozmiarem buta i wynikiem testu. Tej odpowiedzi również nie zaznaczymy jako prawidłowej. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy czasem poświęconym na naukę, a wynikiem testu to prawda, zgadza się i nie istnieje żadna korelacja pomiędzy rozmiarem buta i wynikiem testu ja bym zaznaczył właśnie tę odpowiedź. I ostatnie obydwa wykresy pokazują dodatnią korelację liniową, i obydwie zależności są równie silne równie silne ani trochę ten wykres pokazuje korelację, która nie ma żadnej siły, która w ogóle nie występuje. Współczynnik korelacji tutaj równałby się 0. Trzecia odpowiedź jest poprawna.